Jadą, płyną, ej! Ale epickie. Tak, zrobiliśmy to. Popłynęliśmy we trójkę pontonem wyposażonym w jakiś malutki silniczek benzynowy na trasie Warszawa-Płock. Podróż po wielogodzinnych negocjacjach zrobiliśmy w 2 dni z postojem u naszego wspaniałego kolegi Pawła, mieszkającego niedaleko Wyszogrodu. O, to jak dorośniesz, to będziesz dobrze baby dymał. Wbrew pozorom nie było to aż takie nudne i aż tak niebezpieczne, jak można by to wyczytać w gazetach, chociaż trochę incydentów było. Jest godzina 9:00, po kilkugodzinnym opóźnieniu udało nam się wystrzelić. Pobudka miała być o 4:00, finalnie o 5:00. Finalnie przez ogólnie znowu problemy, tym razem przypał od Bosmanatu. Udało nam się spóźnić jeszcze trochę. Przepływamy sobie śluzą w porcie Czerniakowskim. Tak. Wjebali mnie do środka. Nie wiem czemu. No wiem czemu. Czemu? I co? Widzimy się za 18 godzin. No, jebiemy się. Miejsca na pokładzie jest bardzo dużo. Widać już nowy stadion tysiąclecia, dziesięciolecia. Ze względu na obciążenie stwierdziliśmy, że przesiądziemy się z Igorkiem, co było tak śmieszne, gramolenie się z jednej pozycji na drugą, ale no, można powiedzieć, że zostały nam już tylko most chyba na Żeraniu, tak? I całe 70 parę kilometrów. Przepłynęliśmy już 4 km 56 minut, to jak tak dalej pójdzie, to jeszcze dzisiaj ile? 18 godzin. Ojej. No ale takie jest przeznaczenie. Po drodze spotkaliśmy Karola Cieślika, naszego najlepszego klasowego fotografa i montażystę filmów, który wyszedł do nas z nieoczekiwanym wsparciem porobić nam zdjęcia, gdy wypływaliśmy z Warszawy. Co, Karol, masz coś dla nas? Nie, dlaczego? A, w sensie, w jakim sensie? No jakąś połówkę czy coś, piwo. No i są, płyną. Tragedia. Epickie! Tu jeszcze mamy pytanie. Tak sobie właśnie nasza betka lata bokiem. No i teraz tak, o silniku. Kupiliśmy Yamahę o mocy 2 koni mechanicznych, silniczek dwusuwowy, benzynowy, niezajebywalna konstrukcja, 40-letni silnik, który prawdopodobnie przeżyje i nas, i nasze dzieci. Niewielka moc i niewielka masa tego silnika powoduje, że nadawał się on jako jedyny tak naprawdę do naszego pontonu Challenger 3 i dzięki niemu mogliśmy płynąć z nurtem Wisły maksymalnie 10-11 km na godzinę. W zależności od miejsca na Wiśle czasami spadało to do 7,5 km na godzinę. Niestety pomimo banalnej konstrukcji silnik taki palił nam około 10 litrów na 100 km benzyny z dodatkiem Mixola. Zatem na całą drogę orientacyjnie wzięliśmy około 13 litrów benzyny w 3 kanistrach. W odróżnieniu od tanich silniczków typu kosiarka, które moglibyśmy nabyć trochę taniej w markecie, ta Yamaha była na tyle niezawodna, że prawdopodobnie mogłaby chodzić 20 lat non-stop, gdyby tylko otrzymywała odpowiednią dawkę paliwa i oleju oraz była poprawnie chłodzona wodą. Okazało się, że wpadliśmy w wiry na Wiśle. White water rafting. Ogólnie to łebki było. Buja bardziej niż na oceanie. Prawda, Igor? Ja pierdolę. Patrzcie, jakie fale Dunajców. Ja się teraz wstał w montażu ten filmik, co oni tam spuszczają do tego wira. White water rafting. A chłop tu kajakiem pływał. Nie no, z reguły Wisła to bardzo spokojna rzeka. Można nawet czasami wyjść sobie z wody, bo jest w niektórych regionach trochę czyściej. Mi to przypominało trochę takie Malediwy. Jednak doświadczyliśmy na własnej skórze tego, że Wisła to rzeka śmierci. Drugiego dnia
Ledwo co wypłynęliśmy z Wyszogrodu, pchnęliśmy na mieliźnie już po raz 10 czy 15. O ile ponton ma 3 komory i prawdopodobnie nie poszlibyśmy na dno, to w momencie, kiedy 3 osoby są na pokładzie, ciężko się z tego czasami wydostać. Ustaliliśmy, że ten, kto kieruje, wychodzi z pontonu i wyciąga go z mielizny na trochę głębsze podłoże. Kiedy ja to zrobiłem którymś razem, co widać na animacji, padłem praktycznie po głowę do wody, tylko ze względu na to, że byłem wyspany, złapałem szybko krawędzi pontonu. Tonu. Nie utopiłem nas, bo konstrukcja jest bardzo wytrzymała i nawet 120 kg nacisku z jednej strony nie powoduje wywrócenia się tego do wody. Trzyma się teraz stało, już nawet jest cały mokry. No, wpadłem w podwójne dno, ale ze względu na to, że mam bebzun, to wypłynąłem i mnie wypluło. Tu jest dno 30 cm. Tyle. I tak pcham, nagle piach się mi usunął pod nogami, żeby was wyjebać i się wpierdoliłem do wody kompletnie. Uważaj, żebyś nie wpadł jeszcze raz podczas tej operacji wpadania. Okej, ale mi nogi chodzą. Może Wisła rzeka śmierci. Fajeczki co? Do poziomu fajeczki, tam centymetr pod fajeczkami. Dobra, Igor. Nie pan. Wiem, że dużo osób zginęło na Wiśle w podobnych warunkach, w podobnych realiach i może to, że byłem trzeźwy, wysportowany i umiem pływać, uratowało w sumie całą sytuację i będziemy się z tego śmiać przez kilka lat. Warto też wspomnieć, że byłem ubrany w dosyć przewiewne ubrania, które po zamoczeniu nie zmniejszyły mojej wyporności i cały czas byłem w stanie pewnie unosić się dzięki mojej masie. Śmiertelnie zmęczony, ale niczego już nie dokonałem. Muszę przystanąć w biegu. Chociaż nigdzie nie dobiegłem. I odpocząć. Odpocząć za wszelką cenę. Aha. Nic nie słyszę. Tylko szum. Słuch mam dobry. Ale strasznie tu wieje. Może to morze. Szum morze. Co? To miłego wywczasu. Miłego, sąsiedzie. Teraz na ponton. Mnie to zastanawia, ile tam faktycznie było słychać, bo faktycznie wieje, więc podejrzewam, że chłop... Jak można się domyślić, praca silnika dwusuwowego była tak głośna, że osoba siedząca przy nim kompletnie nic nie słyszała, co inny miał do powiedzenia. Co robisz? Co? Co robisz? No mówię, że możesz po prostu telefon trzymać w kadrze, żeby pokazać, co ja robię. Powiedz, co robisz. Co? Co robisz? Tego silnika, tak? Tak. Nie słychać mnie będzie, bo silnik pracuje. Okej, okay. Co robisz? No próbuję przedłużyć tę rumpę, tu wiosło jest jedno i drugie wiosło łączę tymi linami, co nie? Ale mówię, sobą mnie słychać teraz, więc lepiej po prostu... Bardzo dobrze cię słychać, tylko ty nie słychać. Dobrze. W niektórych chwilach rzeczywiście miotło na mnie jak szatanem. Miota nim jak szatan. Tomasz, nie leje ci się tam na dupę? Nie leje ci się na dupę! Przed chwilą się waha prawie skończyła, nie? Nie skończyła się waha, silnik się kurwa zjebał na środku kurwa jebanego oceanu. Skończyła się, no. Ale co jest? My tu płynęliśmy. Nie płynęliśmy tu. Tam dalej płynęliśmy. Tutaj takie... Wydać się na wiosłach. Ale patrz, bo tam jest green, co nie? Green on the right. Rozbuja się, no i przez to ta waha nie dopływa, ale i tak jest końcówka wachy i zaraz gaśnie. Znowu. Boże. A już tak blisko, tak? Ale naprawdę, tu się zesunąć idzie przy tych falach. Teraz, Igor, na fali oceanu będzie nalewał 100 ml, bo oczywiście między mostami kilometr od brzegu skończyło nam się tak. Na końcu naszej trasy okazało się, że są fale. Jakbyśmy się tutaj wypierdolili, to spotkanie trzeciego stopnia mamy zaliczone. My się to przez te fale przebijamy, jakbyśmy zgasili silnik, to by tak nie chlapało. Nas wyjebie? No nie, to nie wyjebie nas. To jeszcze brakuje, żeby nas wyjebało. Ale Boże.
ja wiem. Na plus jest to oczywiście to, że w dwa dni na wodzie szło się lepiej opalić niż po tygodniu w słonecznej Andaluzji. Jest tak, jak ja robię najczęściej i ludzie to lubią. Czyli nie najlepiej, nie najgorszej. Za to średnio, dokładnie. Czyste dziękowanie funduszu. Przewiezione na łodzi. Z Płocka do Warszawy samochodem, a z Warszawy z łodzią. W bluzie ma chowianki, pali papierosa, a w drugiej ręce trzyma kanister z benzyną. Jeszcze krótkie spodenki.